Słuchajcie, jesteśmy w szkole. Tutaj siedział nauczyciel. Wiecie, co mi tu przypomina? Ania z Zielonego Wzgórza. Że się znalazł tableta. Tableta już mieli. Nie wchodź tam! Żartowałem. Matylda robi ukrytą kamerę. O! Jest ukryta kamera. Przykryta liściem. Dobra, teraz możemy iść nagrywać. No dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym vlogu. I zobaczcie, to jest to miejsce, o którym Magda ostatnio mówiła. Czyli przyjechaliśmy jeszcze raz w tą samą miejscówkę. Wtedy staliśmy tutaj, teraz stoimy tutaj. Ostatnio jak byliśmy, było bardzo cicho, spokojnie. W dniu wczorajszym, właściwie wczorajszej, dzisiejszej nocy. No już nie było tak spokojnie, ponieważ bardzo głośna muzyka grała do godziny drugiej w nocy. Zwierzęta były zaniepokojone tym faktem, bo strasznie były głośne też. Tutaj, jak wiecie, jest w zonie daleko, więc zwierzętom też to chyba przeszkadzało. Także dwa razy w jednym miejscu i dwa razy zupełnie inaczej. Raz bardzo cicho, raz bardzo głośno. No, póki co nie będziemy próbować do trzech razy sztuka. No bo już nie mamy na to czasu. Także jedziemy dzisiaj w jedno fajne miejsce, a gdzie pojedziemy, jak zostaniecie, to zobaczycie. Słuchajcie, przyjechaliśmy w takie jedno fajne miejsce. Tam postawiliśmy samochód. A gdzie jesteśmy, Magduś? Muzeum Wioski Walcea, słuchajcie. Tutaj są pozbierane domy z całego tego rejonu i po prostu poprzywożone domy, jakieś... takie rzemieślnicze artefakty, różne rzeczy. Zapłaciliśmy 6 lejów za wstęp, znaczy zapłacimy. No i niestety 10 lejów za filmowanie. No ale myślę, że będzie warto. Warto, na pewno. Myślę, że na pewno będzie warto. A jesteśmy w takim miejscu, to jest brama wejściowa. To co? Idziemy zwiedzać. Yay! Słuchajcie, jesteśmy w szkole. Tutaj siedział nauczyciel. Wiecie, co mi tu przypomina? Ania z Zielonego Wzgórza. Mm-hmm. Nie? Ty dobrze, możesz zobaczyć. Idź sobie, usiądź w ławeczce. Tablet. Czy się znalazł tableta. Tableta już mieli. Taką tablicę. Można to podnieść do góry, ale nie będę dotykała eksponatów. Tutaj jest taki ten. I tam pod spodem było napisane. Wszystko dla uczniów. Na przykład kartkówka. Proszę siadać. Fajnie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Możesz usiąść. Fajne, małe, nie? Bo to może jest, wiesz co, taka dla 1-3. Tutaj szatnie mieli też. No, i torby zostawiali. Duża klasa, no. Przestrzenna bardzo, nie? I wysoka przede wszystkim. Tutaj fajnie mi jeszcze takie pod tym, na książki, na tablety, na telefony komórkowe, żeby można było schować. Żeby nauczyciel nie widział. Nie no, bardzo fajnie. Okno jakie duże. Tak, dużo światła. Tak. Nie? No tak, no bo światła nie było. Mhm. Więc musieli jakoś nadrabiać. Bardzo ładne miejsce. A w sali obok mamy kolejną rzecz. Wystawę. To jest ciemno trochę, ale chyba będzie widać strojów regionalnych. Ale fajnie. O, pani nam światełko zapaliła. Thank you. A to jakie ciekawe, co to jest? Jakieś urządzenie? Czy jakaś... No, eleganckie to wszystko. Bardzo ładne są te stroje. Aha. Gdzie teraz idziemy sobie, bo pani nam otworzy jeszcze dwa domy. Bo to jest takie mniejsze muzeum. To jest takie z tego regionu. Natomiast pani nam właśnie opowiadała o tym, że jakbyśmy chcieli zobaczyć takim... całościowo, odnośnie całej Rumunii, to możemy pojechać do Sybir, miejscowość Sybil. I tam jest faktycznie skansen, o którym myśmy słyszeli, bo powiedzieli nam Asia i Andrzej, których poznaliśmy na kempingu. I to się nazywa skansen Astra. Ale my wybraliśmy ten, bo ten jest mniejszy i taki mniej znany. I stwierdziliśmy, że zobaczymy coś takiego innego, z konkretnego rejonu. Wchodzimy. Wchodzimy. Ciemno. Zapaść światła, córko. Hej, całkiem ładnie nasza kamera daje radę. Stoliczek. A tu nisko, tata, nie? Pokaż. Nisko.
rośli troszeczkę mniej się od ciebie chyba, nie tak? A tutaj schodzi w dół. Aha. Ale ładna kuchnia. Ja odsłonić światło. Ale super. Weźliś na taką. A to chochla? To jest chochla, słuchajcie, taka do zupy? O Jezu. To cała zupa od razu wchodziła. Cały tarcz zupy. A tutaj? Tu się grzało różne rzeczy, nie? Tam się zostawiało dla męża obiad, jak z roboty wróci. Żeby nie grzać drugi raz. Ale zaczekaj, stołki są niskie, Matylda. I stół jaki niski. Okienko z pokoju. To jest fajne, no. Do pokoju. Ale jaki ładny ten piec, zobaczcie tutaj z tej strony. No. Tu to się też jakoś nazywa, a to nie pamiętam. Krasna? Być może tak. Tak, bo to bardziej kołowrotek, nie? Taki, tam co się ukuła ta śpiąca królewna. A to Krosno, tak, córa, widzisz, jaka ty jesteś mądra dziewczyna? Płaszcz. No bo jak gorąco. I krzesełko takie do tego, żeby się nie Zydelek. I płaszcz. I płaszcz, który został utkany na tym krośnie. Dam, dam, dam. Mi się najbardziej te ganki podobają. Tak. Bo ganek jest po prostu czadowy, tak, jest wielki. Tak. I tutaj, tu podejrzewam się, życie toczyło głównie, nie? Bo byli zasłonięci od światła. No i to jest niesamowite, czego u nas w takich starych domach nie ma, że było piętro też. No to jest piętro, zobacz, z balkonem. I po całości tu był ganek, taki jeszcze na górze. No i tam były kolejne izby. Świetnie. Tutaj mamy taką karuzelę. To taki jest, jak to się mówi, taki młyn, tak? Aha. Teraz jest to w takiej dużej wersji, w miastach stoi często, a tutaj mamy, zobaczcie, cztery takie krzesełka dwuosobowe. Ośmioro dzieciaków można było przewieźć. Tak, i to się kręciło. Zobaczcie tutaj z bliska, jak to wygląda. Taki piec, słuchajcie. Wygląda jak piec do pizzy, nie? To? Ale raczej chyba jest to do chleba, tak myślę. Tu mamy dalej dom. No wszystkie te domy są piętrowe, nie? To są domy w ogóle zebrane tutaj z hrabstwa Walcea, z tego terenu. Znaczy to jest skansen wioski Walcea, ale generalnie chodzi o hrabstwo całe. I tutaj pościągano z różnych miejsc właśnie te domy. To jest numer 40. To były dwa, to były takie bliźniak. Bliźniak? No. No i u góry też. 1899. Tak. Ale u góry zobacz też, jakby to było więcej. To być może to w ogóle jakiś taki... pensjonat. A tu lampa, zobaczcie. Też wygląda, że z epoki, nie? Zresztą ta żarówka. Tu mamy... wozownię. Wozownię. No brawo. Oj, to nawet chyba jest... karawan. Tak. Tak, tu karawan, tutaj bryczka. Nie, tu do przewozu osób. A takie to do ścigania jakby, co? Rydwan. Tak, Rydwan. A to skuter śnieżny? Wow! Co? Skuter śnieżny, no. Ale czad. Wygląda tak, jak takie jakieś... jak go-kart trochę, nie? No, albo wypasione sanki. Takie wielkie sanki i też z kierownicą, zobacz. Nie, to są sanie. Tu są sanie, no. No tak, a to są takie, słuchajcie... A tutaj takie, z kierownicą. Zobaczcie, tutaj jeszcze... na pozy, hamulec, no, czas. No. I to kilkuosobowe takie, nie? No właśnie takie, no to są fanki jakieś takie. Wiesz, na przykład... No, wiesz co, z tego co czytałam, to właśnie według, jakby wokół tego domu, że ten dom jest stąd, i wokół tego domu stworzono całą resztę. Tak? Mhm. Ale czas. Zaczęto ściągać tam te różne rzeczy z różnych miejsc. Tu musimy przejść. Bo tu są... tu są też jakieś tam domy takie gospodarcze, winnice, warsztaty różne. To co, w którą stronę idziemy? Bo tu nie ma kierunku zwiedzania. W lewo, dobra. Ale to się daleko ciągnie. No, bo to jest na 8 hektarach. Ten dom jest ładny, bo on ma taki, ma kamienne schody. Też ma kornik. Duży, ładnie zrobiony. Niestety nie do każdej z tych zagród można wejść, więc możemy sobie tak tylko z zewnątrz zobaczyć. No ale zawsze coś. Tutaj jest studnia. Aha. My akurat lubimy chodzić po skansenach, a ten jest zupełnie inny niż nasze skanseny, prawda? Wszystkie te
obejścia wyglądają inaczej. Ten dom, zobaczcie, jaki on ma wielki ten ganek. No, ale jakie oni mają te takie bramy. Bramy. Też piękne, no. Domek na kurzej łapce, nie? Ale wtedy faktycznie. Tak to jest kawalerka, wiesz, Matylda? Podejrzewam. Dwupiętrowa. Czy dwupoziomowa. Apartament dwupoziomowy teraz byś to nazwał, nie? Apartment. Jak jest otwarte, znaczy, że wójt mówi śmiało wchodzić. Ale jak jest zamknięte, to znaczy, że nie wiem, coś grozi, albo po prostu nie wolno. No, coś grozi? Coś grozi. Grozi właściciel. Patrzcie, że jest zawalenie. Winorośl nawet rośnie i nawet owocuje. No. Wchodząc do domu, możesz sobie... Jest kochany, bo zamknięty, bo leży kamień. Wziąć i winogrono. No, to są schody. Ale no. Słuchajcie, kurczę, ale tak jak się popatrzy na te domy, one mają taki klimat fajny. Się, no, tak... Jak... No i te ganki są rozbrajające. Te ganki nie rozwalały kompletnie. A tutaj jak z bajki, nie? Takie miniaturka taka dla krasnoludków. No, może to było w przedszkole. Może to było w przedszkole. Proszę bardzo. Może tutaj po prostu dzieci, bo... Jak Gulliver wyglądasz. Jak dzieci były niegrzeczne, to tu ich zamykali. Ich zamykali, je. Nie no, ale oni musieli być dość niscy, nie? No raczej. Koszykarzami nie byli. Tu kolejny domek, ale porównując chociażby ten, który też jest malutki, no to ten jest miniaturka. To jest kawalerka dla dziecka. Kawalerka dla dziecka. A tutaj taka mała kapliczka jest. Zobaczcie, tych kapliczek jest bardzo dużo w ogóle w Rumunii. Nie, w każdej miejscowości, przed wjazdem albo na wyjeździe, przy drodze stoją właśnie takie kapliczki. Tu sobie można było usiąść. Pomedytować, pomodlić się. Matylda wchodzi na werandę. Deski strzyczą. Ja stoję na kamieniach, także spoko. Ale stąd taki piękny widok jest. Tak? No to trzeba zobaczyć ten widok. Chodź stąd. Ja się boję. No, wychodzisz, zobaczcie, ktoś wychodził z domu i miał taki widok. Ale to nie, to tutaj nie było przecież. To stało gdzieś jakieś, a być może w tym miejscu A może w tym miejscu stało. No. Super, ta jabłoń, po prostu genialnie. Fajnie, fajnie. Zobacz, nie, klamka złamana. Ktoś już próbował. Matylda, co to mogło być, jak myślisz? Mini wozownia. Mini wozownia? No. Jak myślicie, co to było? Czy Matylda ma rację? Czy to była mini wozownia? Tu jest pan, kosi trawę. I pan jest z epoki. Długa, siwa broda. Strój z epoki, kosa, no i praca w re. A tutaj mamy takie schody wydrążone w ziemi, bo tu jest dosyć stromo. A tu jest chyba ten pan urzęduje tutaj, więc nie będziemy wchodzić. Dwupokojowe mieszkanie. Dwupokojowe, ale zobaczcie, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, wow. Jaki widok. Ale czad. Ten cały park został założony w 1974 roku. Twój rocznik. Wow. Znaczy jaki młody, najlepszy. Nie? Jaki młody. To niedawno. A tu zobaczcie, była ławeczka z widokiem. Na całą okolicę, tylko że widok zarósł. Ale ławeczka została. No wiesz, przez tych 15 lat, nie? No od 74, no to szybko te drzewa rosną. A tutaj kościół. Przepiękny. No zobaczcie, taki starowieńki kościółek. No a tutaj mamy schody na chór dla organisty. Tylko że są zamknięte, więc nie wejdziemy. No, kościółek jest zamknięty. No i tutaj mamy taki amfiteatr. Proszę bardzo, zobaczymy, kto na scenie jest. Nikogo na scenie nie ma. O! Zaraz ktoś wejdzie chyba. Zaraz ktoś wejdzie. O, wchodzi pierwszy artysta. O, dzień dobry. Dziękuję. Dzień dobry, dziękuję. A to jezioro ma będzie, tak? Tak. Aha.
Cięcie? A, dziękuję, brawa, brawa, duże brawa, naprawdę duże brawa. Nie wchodź tam! Żartowałem. Wał dostanę. Oj nie. Halo, proszę pani. Jest tam pani? A jest pani. No pięknie. Piękna tonacja. Ja nie mogę. Żywi. Żywi ludzie. No. Ja nie mogę. Matylda, tam są żywi ludzie. I tu ule znowu są. O, wow. No. I rower mają. Matylda, jak ci się podobało? Fajne. Super było. Cieszę się bardzo. A tobie jak się podobało? Podobało się. A co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało, że tu ludzi nie ma. A właśnie. I jest cisza, spokój i można sobie łazić, zwiedzać. No i też jest to taki duży teren. Nie można mnie pytać o takie rzeczy, bo jak ja się rozgadam, to odcinka ci nie wystarczy. Okej. Okay. Podobało mi się. A tobie co ci się najbardziej podobało? Wróć. To, że tu jest tak dużo jakby rzeczy do zwiedzania. Tak? No. A tobie co się najbardziej podobało? A mi się najbardziej podobało to, że byłem tutaj z tymi dwiema dziewczynami. Dziękuję. Pa. Wyjechaliśmy ze skansenu i kierujemy się do Sigmisoary. I słuchajcie, zatrzymaliśmy się na tak zwany popas, czyli odpoczynek. W takim miejscu, tu sobie stoimy przy głównej ulicy, to jest miejscowość Slimnik i stanęliśmy przy takiej tablicy i uznaliśmy, że wygląda to dość interesująco. Ja sobie wyszłam z auta i zobaczyłam coś takiego, słuchajcie. Oczywiście musiałam sprawdzić w internecie, co jest grane. No i u góry jest twierdza. Twierdza, bardzo stara, piękna, ruiny. I stwierdziliśmy, że poświęcimy chwilę, żeby się tam dostać. A tutaj zaraz jakieś ruiny pięknego kościółka. Niestety niezbyt wiele udało mi się znaleźć od tej twierdzy. Jedyne co to, że to są ruiny i że najstarszą częścią jest wieża. Niemniej warto zobaczyć takie ruiny, prawda? Prawda. Prawda. Wysokogórskiej wspinaczce dotarliśmy. My jesteśmy tak potężnie uzbrojeni na takie wspinaczki. Proszę, Krzysztof klapki, Matylda klapki i ja klapki pancerne. No ty jesteś najlepiej. Ja jestem wyposażona po prostu jak znalazł. Zycie jest czad. Nie jest wcale taka straszna góra, można sobie stanąć na dole, nie panikować. Ale jest po prostu fajnie. Zycie, Krzysiu lata. O, tam lata. Znaczy lata w górze, a stoi tam. A my idziemy jeszcze troszkę tutaj popatrzeć. Z drugiej strony. Jest co podziwiać. Tu stromo jest, co Mati? A tu w ogóle zresztą jakaś starsza taka wioseczka chyba. Jest i ludzie mieszkają w tle takiego zamczyska. Niesamowite wrażenie musi być, nie Mati? Mieszkać w takim towarzystwie takich ruin. Bardzo, słuchajcie, urokliwe miejsce. A najfajniejsze w takich niespodziewanych historiach jest to, że są niespodziewane. Że się pojawiają... Elokwentne. Prawda? Że się pojawiają tak zupełnie przez przypadek i tak zupełnie niespodziewanie. Thank you.
sobie myślę, że no niestety nie za wiele wam jestem w stanie powiedzieć o tym miejscu. Ale z drugiej strony, czy zawsze trzeba gadać? Przecież czasem można po prostu pokazać coś fajnego. Coś, co ma mnóstwo historii. Znacie nazwę? Może sami coś znajdziecie ciekawego. Ponieważ mnie to miejsce zaskoczyło, to trochę nie miałam czasu szukać. A jakbyście coś znaleźli, to ja się chętnie dowiem. Mój mąż wylądował. Lot udany? Jest pan zadowolony? Ja powiem tobie tak, tak? Jak te dzieci są zadowolone z tego, że widziały coś takiego, to ty na pewno nie jesteś zadowolony. Ale cieszy mnie to, że mogłam sprawić komuś radość. No, już te dzieciaczki tu podeszły się bawić specjalnie, żeby no, zobaczyć drona. No. Fajnie, no, fajnie. Super. No i słuchajcie, ruszamy. I tu ostatni rzut okiem na drogę, z której wróciliśmy. No i jedziemy. 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 No więc słuchajcie, jesteśmy w Simisoarze i jesteśmy na... generalnie teoretycznie na kempingu. Praktycznie chyba na czymś takim jak camper park, prawda? To nie jest kemping, to jest bardziej camper park, prawda? To jest camper park... kemping. No, nazywa się kemping, ale all tak... All inclusive. Teraz wam pokażę i sami stwierdzicie. Ale mamy tutaj tak, mamy prysznice. Mamy tutaj też wewnętrzne prysznice, mamy toalety, wszystko co trzeba, mamy tutaj knajpkę. Tutaj jest pensjonat trzygwiazdkowy Aquaris i przy tym zrobiono właśnie sobie taki kemping, jak to by można twierdzić. Zaraz wam pokażę i zobaczcie, dlaczego się troszkę podśmiewuję, ale jest genialny basen. I moja rodzina uznała, że idą się kąpać. Ja, jak widać na załączonym obrazku, do kąpieli się już nie nadaję. Natomiast popatrząc na minę Krzyśka, tym bardziej stwierdzam, że ja się nie nadaję. Nie, no jest super, zobaczcie. Super, jest po prostu super. Mój mąż zdjął koszulkę. Jesteś opalony na koszulaka. Nie ma słońca. Dobra, oni idą pływać. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. A ja idę wam pokazać, jak wygląda nasz kemping. Aha, mam nagrać to, jak się zanurzą. No, kto będzie większym twardzielem? Dobra, dawaj. Ale to trzeba tylko pływać, a nie moczyć się. No, nie ma teraz wycofywania się. A ja idę pokazać wam, jak wygląda kemping. Tu jest taki jeszcze, zobaczcie, gigantyczny plac do opalania. Zaraz wygląda na leżaczku. I uprzedzam, proszę się nie śmiać. Słuchajcie, tak naprawdę zależało nam bardzo mocno na tym kempingu, dlatego, że to jest jedyny w mieście, a my chcieliśmy być w mieście, bo przyjechaliśmy dość późno. Jutro tak naprawdę już planujemy wracać w stronę granicy, więc no nie chcieliśmy gdzieś się tam daleko kręcić. Dzisiaj wieczorem chcemy iść jeszcze na miasto. I słuchajcie, tak to wygląda. Mamy taki widok i to jest kemping. No tak jak mówię, to jest taki bardziej... camper park, tak, przepraszam. No ale słuchajcie, tak naprawdę jest bardzo kameralnie. Można się tutaj rozłożyć z jakimiś bambetlami, tak jak widać. A podstawowa rzecz jest taka, że jest wszystko. Jest prąd, jest zmywalnia, jest rzutnia chemiczna, są tam te prysznice przy basenie. My stoimy, słuchajcie, tutaj. Mamy kawałeczek placu na to, żeby ewentualnie sobie rozłożyć roletkę i postawić krzesełka, a cały pic polega na tym, że miasto mamy tak naprawdę centrum, czyli samą starówkę, mamy 16 minut od nas na piechotkę, więc właściwie musimy przejść przez most, więc jest naprawdę super. Dużym minusem za to, co tutaj dostajemy, jest cena, bo to jest niestety 140 lejów. Może mnie poprawię, lej. Ale już postanowiliśmy się tym nie przejmować tak bardzo, no bo chcemy być w tym mieście, żeby mieć blisko jutro rano do atrakcji, no i dzisiaj wieczorem. Także słuchajcie, to tyle z kempingu. No i chyba tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Tylda robi ukrytą kamerę. O!
Jest ukryta kamera. Przykryta liściem. Dobra, teraz możemy iść nagrywać. Idziemy. Ale co, że niby was nie widzę? Nie, no my to my, ale kamery nie mamy. Niesamowite jest to, że tutaj, w tym miejscu, tu się dochodzi, już nie słychać tych ciężarówek, które tam zasuwają z tyłu. Z tyłu. No tak. Z tyłu. No tak, tak. Juh. Kamera jest ukryta. Nie mamy kamery. Tą kamerą, bo to nieładnie tak podglądać. Dlaczego? Dlatego. Nie, bo nie. Nie, bo nie. Bardzo ukryta. Bardzo, nie? Tak. Aha. Wszystko, nic nie widać. Nic z liściem. Z liściem. Na głowie. Z liścia.